Tajne służby wszędzie mają dużo do powiedzenia w polityce. To nie jest tak, że to u nas tylko mają tak dużo do powiedzenia. Zepsuł się, tak? Nie. Jest taka książka, Wywiad Rzeka, którą przeprowadza Krystyna Okręt, ale z tych belgijskich okrętów, nie z tych naszych, pani Wójcowa pochodzi, tylko z belgijskich, tych lepszych, z byłym szefem rozwiedki francuskiej, hrabią Aleksandrem de Marange. I pyta go między innymi, z jakich środowisk rekrutują się konfidenci wywiadu francuskiego. A on taki oburzony mówi, proszę pani, jacy konfidenci? Konfidenci to są w policji. U nas żadnych konfidentów nie ma, u nas są honorable correspondants. No więc ona mówi, przepraszam, nie chciałam pana urazić, ale w takim razie z jakich środowisk ci honorable correspondants się rekrutują? I on już udobruchany mówi, ach proszę pani, z najrozmaitszych. Może to być kierowca taksówki, może to być duchowny, a nawet minister stanu. Państwo słyszycie, minister stanu Republiki Francuskiej może być honorable correspondant wywiadu i tamten mówi tu o tym jako o rzeczy zwyczajnej. No to musimy zadać sobie pytanie, w jaki sposób dochodzi do werbunku. Czy do Pałacu Elizejskiego, bo tam urzędują ministrowie stanu, przychodzi werbownik, bez pukania wchodzi do gabinetu takiego ministra, mówi, ekscelencjo, macie tu papierek do podpisania, że zachowacie w tajemnicy i pseudonim taki i taki, a ten mówi, tak, bierze fotel Ludwika XV, rozstrzaskuje mu na łbie i tamtego z rozstrzaskaną głową karetka na sygnale odwozi do szpitala. Przecież tak się to nie odbywa, na miłość boską. A jak nie tak, to jak? A no, ambicjonera młodego obserwuje wywiad, i pewnego dnia odwiedzają go panowie i mówią, proszę pana, pan bardzo ciekawe rzeczy mówi, pan jest bardzo inteligentny. Pan na pewno by oddał nieocenione usługi Republice, ale sam pan rozumie. No więc jak on rozumie, to oni mówią, my chętnie panu pomożemy i media zaczynają się nim interesować, robią z nim wywiady i tak dalej. Skądś pieniądze do niego napływają, nie ma problemu z kampaniami różnymi. No i zostaje radnym miejskim, potem merem, później deputowanym do Zgromadzenia Narodowego, potem zostaje senatorem, potem ministrem stanu, może nawet prezydentem, bo co to komu szkodzi, żeby prezydent był przewidywalny, prawda? Co to komu szkodzi? Więc nikomu to nie szkodzi. I tak, no to skoro w słodkiej Francji tak jest, to cóż dopiero u nas, prawda? Ja kiedyś tam się interesowałem sytuacją w Lublinie pod tym względem, z różnych powodów, mniejsza o to z jakich już teraz. No i wpadły mi w ręce takie dokumenty, nawet nie wiedziałem, że SB to robiła. Mianowicie listy konfidentów według ulic. Myślałem, że czegoś takiego nie było, a okazało się, że było. No i niewielki fragment śródmieścia Lublina, ulica Narutowicza i przyległe. To jest niewielki fragment śródmieścia Lublina. Przy ulicy Narutowicza było zarejestrowanych 50 konfidentów Służby Bezpieczeństwa, a przy ulicach przyległych 200. 250 konfidentów na stosunkowo niewielkim obszarze śródmieścia Lublina. Więc można sobie wyobrazić, jak to wyglądało. Otóż, proszę państwa, no, to jest to, ta pępowina łącząca III Rzeczpospolitą z PRL-em nie została przecięta i skutki tego dają o sobie znać i będą dawały o sobie znać. Tym bardziej, że przez ostatnie 23 lata została zwerbowana nowa agentura, która już żadnej lustracji nie podlega i podlegać nie będzie. Także już tamci konfidenci, no, chociaż to czasami ma znaczenie, no daleko nie szukając. Proszę państwa, prezydenci, licząc od 1989 roku, prezydenci Rzeczypospolitej, generał Jaruzelski, tajny współpracownik informacji wojskowej. Lech Wałęsa, chociaż zaprzecza, ale no, tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa. Aleksander Kwaśniewski też się wypiera, ale był zarejestrowany jako tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa. Prawda? Tylko z dotychczasowych prezydentów, po tych, bo to trzech wszyscy agenci.
prawda? Wszyscy przynajmniej podejrzani o agenturę. Lech Kaczyński nie był zarejestrowany przez nigdzie. No to on jeden, ale to zginął. No, prawda? No i to tak to wygląda. Proszę Państwa, jeszcze tu... Proszę, no kolejny prezydent, ja żadnych jego dosie nie widziałem, natomiast niewątpliwie jest ulubieńcem pana generała Dukaczewskiego, bo pan generał Dukaczewski przed głosowaniem w wyborach prezydenckich 2010 roku powiedział publicznie, że jeśli wygra Bronisław Komorowski, to on z radością otworzy sobie szampana. Więc trudno o wyraźniejszą wskazówkę dla konfidentów, jak mają głosować, prawda? Więc niewątpliwie na coś liczył generał Dukaczewski w związku z tą wygraną. Być może słusznie, no. Proszę bardzo, pan z tyłu. Proszę. WSI została zlikwidowana, ale z tego co wiem, to ci oficerowie, którzy zostali zweryfikowani negatywnie po zmianie rządu, chyba że któryś umarł, to wrócili znowu do tych dwóch służb, które wypączkowały z WSI, a ci funkcjonariusze z naboru, że tak powiem, przeprowadzonego przez Macierewicza, wszyscy zostali wyrzuceni. Wszyscy co do jednego. Także WSI oficjalnie nie ma, ale ta nieobecność jest wyższą formą obecności. Bo coraz więcej rzeczy nie ma, na przykład nie ma WSI, nie ma izraelskiej broni jądrowej. Profesor Kotarbiński kiedyś mówił tak, jak w 1968 roku ukazał się taki rocznik Związku Literatów Polskich, no i okazało się, że między 56 a 58 rokiem nikt nie był prezesem Związku Literatów. Słonimski był, no ale w 68 roku nie można było tego widocznie napisać. No i Tadeusz Kotarbiński napisał do Słonimskiego w związku z tym list, w którym mu tłumaczył, że nieistnienie jest atrybutem zaszczytnym, przysługującym także Bogu i Sprawiedliwości. Proszę bardzo, mamy najświeższy przykład tej zasady, my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych, tej zasady w działaniu, i przykład jednocześnie poszlakę wskazującą na to, że punkt ciężkości władzy leży poza konstytucyjnymi organami państwa, że no kiedy się okazało, kiedy pan Goldman w Washington Post napisał, że o tych 15 milionach dolarów, co, jaka była reakcja konstytucyjnych organów państwa? Sejmowa komisja, która miałaby kontrolować tajne służby, powiedziała, że nie będzie się tym zajmowała. No niech by spróbowała, prawda? To by im tam od razu przypomnieli, skąd im wyrastają nogi. Więc oczywiście, że nie będzie się zajmowała, no to, ale to wiadomo, tam przewagę ma obóz zdrady i zaprzaństwa. A co z obozem płomiennych obrońców interesu narodowego? No, na szczęście nie musimy się domyślać, bo pan poseł Hoffman powiedział, nie będziemy rozdrapywać tej sprawy. Czyli my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. Wszystko obowiązuje, od razu wiadomo, kto tu jest najważniejszy, jakie interesy są najważniejsze. A przecież Rzeczpospolita, jak powiadam, nie obejrzała nawet centa z tego, bo to rozdzielili sobie razwiedczykowie między siebie. Nie dowiemy się już nigdy, kto ile wziął i gdzie schował. Ale dzięki temu lepiej rozumiemy, jak Peter Fogel, ten wspomniany przeze mnie, w prokuraturze zeznał, że generałowi Gromosławowi Czempińskiemu ze szwajcarskiego konta jakiś Turek ukradł $1 000 000, a generał nawet nie zauważył, że mu coś ubyło. No to mniej więcej wiadomo, jaką te pieniądze mogły iść drogą, prawda? Już tak trochę lepiej wiadomo. Ba, nie jest to precedens, żeby była jasność. Kiedy Polska wzięła udział w operacji w Iraku, no to Amerykanie inne państwa wynagradzali, że tak powiem, normalnie. Państwo dostawało coś tam w zamian za to. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, to postąpili tak jak z Bantustanem. Była taka firma Nur Corporation.
przez którą Amerykanie wynagradzali swoich agentów. I w Polsce ta Nur Corporation upatrzyła taką firmkę handlującą bronią, Ostrowski Arms, i za jej pośrednictwem, tam już nie wiem kto dostał, bo to za rękę nikogo nie zapałem, ale się mówiło, że no wszyscy tacy umiłowani przywódcy jakoś się tam podzielili tą forsą, więc tego typu, no to jak w bananowej republice. I pan Gromosław, pan generał Czempiński, jak był niedawno przesłuchiwany przez resortową stokrotkę, czyli panią redaktor Olejnik, no to powiedział, że nie chcą ci tajniacy z innych państw współpracować z polskimi tajniakami. No i to na Macierewicza zwalił, że to przez Macierewicza nie chcą. Ale ja myślę, że z innych powodów. Z takich powodów, o których mówił jeszcze w XVIII wieku pruski król Fryderyk II. Król Fryderyk II mówił, że można się posługiwać kanaliami, ale nie można się z nimi spoufalać. Otóż tak to wygląda. Jeszcze raz przypomnę, że według mojej opinii ci bezpieczniacy są ludźmi zdemoralizowanymi. W związku z tym za możliwość pasożytowania na narodzie polskim będą się każdemu wysługiwali. I jedyna rzecz, która może na nich zrobić wrażenie, to jest perspektywa utraty korzyści z okupacji. Ale to wcale nie znaczy, że jak pani Aniela czy Żydzi, wie pan, tutaj się zainstalują, to przecież też będą potrzebowali tłumaczy, torturantów, dozorców, wie pan, będą potrzebowali. A ci, oni już są przewerbowani, liczą na to, że ich na tych posadach utrzymają i dzięki temu będą mogli pasożytować na naszym mniej wartościowym narodzie tubylczym, tak jak to robili od zawsze, bo oni niczego nie umieją. I to, żeby była jasność, ja wcale nie mam do bezpieczniaków pretensji, że rządzą państwem. Ja nie jestem ultrasem demokracji, państwem ktoś musi rządzić. Dlaczego zatem nie oni? Ja mam do nich pretensje, że rządzą źle. Gdyby zlikwidowali ten model kapitalizmu kompradorskiego, wznieśli się trochę, że tak powiem, nad egoistyczny taki koniec własnego nosa, gdyby zadbali o interes państwowy, to niech rządzą. To niech rządzą, to nic złego by nie było.